Plenerowa siłownia powstała z inicjatywy prezydenta Lubina Roberta Raczyńskiego, który twierdzi, że mieszkańcy miasta lubią sport, są aktywni i coraz częściej stawiają na zdrowy tryb życia. A na takich obiektach nie trzeba mieć karnetu i można ćwiczyć na świeżym powietrzu. O powstanie siłowni zabiegali również miejscy radni. Tutaj mieszkańcy zgłaszali, że chcieliby na świeżym powietrzu poćwiczyć i faktycznie w zdrowym ciele zdrowy duch. I myślę, że tutaj dzięki współpracy mojej jako radnego miasta i prezydenta, myślę, że to ta owocna współpraca i możliwość tworzenia właśnie między innymi siłowni plenerowej powoduje, że i to miejsce jest dla mieszkańców bardziej przyjazne. Na placu z kruszywem zamontowano 7 urządzeń. Są bezpieczne, a każdy może ustawić dla siebie odpowiedni ciężar. Ja uważam jako były sportowiec, że takie miejsca są potrzebne po to, żeby zachęcić młodzież i również dorosłych do korzystania z tych siłowni, żeby dbać o własne zdrowie, bo zdrowie jest najważniejsze. I uważam, że to jest bardzo fajna inicjatywa, że takie miejsca w Lubinie powstają. Mieszkańcy osiedla Polne cieszą się, że takie miejsce powstało w ich sąsiedztwie. Dobry pomysł, bo mało ruchu teraz ludzie mają. Także ja jestem za. Przy Sztukowskiego. Tam jest rewelacja, tam chodziłam ćwiczyć, ale mi się już nie chce taki kawał drogi. Ale to zobaczyłam, no piękne. No na pewno się dzieciom przyda. To trzecie tego typu miejsce w Lubinie. Z pozostałych plenerowych siłowni mieszkańcy mogą korzystać w parku Jana Pawła II oraz na terenie Parku Leśnego. Niewykluczone, że nowoczesne obiekty powstaną także w innych częściach miasta.